Zapraszamy do kin studyjnych i lokalnych oraz na www.kinastudyjne.pl. Już dawno temu odkryte triony. To było takie proste przecież. Mniejsze niż ziarnko piasku. Takie maluśkie. A mogą pomieścić więcej niż encyklopedia starożytna. Wiecie, jak sobie człowiek tak trochę poleży, to może dojść naprawdę bardzo daleko i w naprawdę dziwne rejony. Przygotować ludzi na nie i triony dla ludzi trzeba przygotować. A czy pan wie? Czy pan wie, jaka jest matematycznie obliczona szansa na to, żeby dowolna kubka materii w kosmosie została wciągnięta w obieg procesów życiowych? Wie pan? Nie. Ja też nie. Ale obliczymy to. Thank you.
1 do kwadryliona. W takim razie, jaka jest szansa na to, żeby zostać już na przykład nie kiełbasą albo liściem, jak w przypadku 1 do kwadryliona, ale zaistnieć jako życie. Żadna. Więc tak naprawdę nas tu w ogóle nie ma. Ale marzenia zwyciężają rzeczywistość, jeśli tylko na to pozwolić. Więc skoro już tu jesteśmy, wykorzystajmy to dobrze. Jesteście w stanie wiele dokonać i dojść bardzo daleko. Moja wiedza jest waszą przyszłością. Dzisiaj poznacie tajniki swojej przyszłości. Zapraszam was. Za mną. Jak długo będę żyła? Siła twojego mózgu to jest coś, co sprawia, że wstajesz rano. Że kładziesz się spać. Że wykonujesz wszystkie czynności, tak jakby były one zawsze celowe. Intuicja jest tym, co sprawi, że twoje życie będzie trwało tyle, ile twój mózg. Dbaj o niego. Czy kiedyś pogodzę się ze swoją mamą? Ogień jest między twoją matką a tobą. Nie możesz go gasić. To jest żywioł wieczny. Jesteś z jej krwi. Pełen będziesz energii, chęć działania i gniew, które przełożą się na dobre finanse. Wzmocni się twoja wiara w samego siebie. Dlatego właśnie wzmocni się wiara w samego siebie. I pogodzisz się z mamą. Jak umrę? Powiedzieć można wszystko. Można być miłą i miłą. Człowiek czynu zawsze wie, kiedy umiera. A ty przecież wiesz, kiedy umrzesz. Nie pytaj się o te rzeczy. Wszystko jest tymczasowe. A radość, jak trzeci filar diamentowej drogi, nigdy nie przemija, nigdy. Pytania! To jeszcze ludziowie, zapewne smaga was nić ciekawości. Jesteście wybrani, aby ujrzeć Pana, a imię Jego... Thank you.
snu ubranie. Twój pies śmierdzi, zanim jeszcze otworzysz drzwi. Nie przepuści mu pan. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przepili. Jan jest trąba mówiąca w jego pięknym imieniu. Mój wygląd jest odziany wybiciony i purpurny. Stanie się trzęsienie ziemi i słońce stanie się czarne jak włosienny wór, a księżyc zaleje krew. A żołądź postrada czapeczkę i nigdy już nie spotka prawdziwego przyjaciela. I chmury jak piranie będą was gryźć zębami i obgryzą was do kości. Całe to ludzkie harcerstwo jest po prostu jak psu w dupę. Zawalcie wszystko dookoła siebie siatkami foliowymi, torebkami, opakowaniami z plastiku i wszelkim szajsem z deską. Róbcie co chcecie. Możecie robić co chcecie, ponieważ na nic nie zasługujecie. Nie ma żadnego szatana, diabła, Belzebuba, ani żadnego innego okrutnego demona. Jesteście tylko wy! Wy! Zawsze byliście tylko wy! Popatrzcie na swoje dłonie. Trzymacie w nich banknoty, pistolety i maczety. Wetkną wam w dupę jeża albo ananasa i każą wam oglądać filmy z Anną Muchą. I przyjdą ci, których tak bardzo się boicie. Chciwe. Chciwe chinole przyjdą i kupią was i zeżrą żywcem. Droga im stoi otworem. I nie pomoże wam wasza nienawiść uzbrojona i niebezpieczna. Wy mówicie, jesteśmy bogaci, wyzbogaciliśmy się, niczego nam nie potrzeba. A nie wiecie, że jesteście biedni jak larwy myszy. A teraz składamy się w kostkę. Mokrzy. I proszę bardzo, kładziemy się spać. Tak, kochanie, śpi słodko niewinnie. Ja teraz odchodzę. Jak w Wigilię. Jasno, to w stodołach ciasno. Będzie urodzaj. A babożka jeszcze kazała sprawdzać, co z pieniędzmi. Karp sija łuska. Zawsze do portfela trzeba schować. Proszę, zobacz.
Powąchaj, obejrzyj. Może jeszcze czuć troszkę ryby. Czuć. Proszę, podaj dalej innym i odłóżcie tutaj, bo to bardzo cenne. Dawaj, Karolina. Babcia zawsze mówiła, że jak w Wigilię zgasi się świece i jak dym będzie się snuł po pomieszczeniu, to pomyślnie dla rodziny. Ale jak do drzwi, to śmierć. Snuje się. Snuje się. A będzie może wesele w tym roku w takim razie. Hop, hop! Z której strony mój chłop? Przybierzeli! Przybierzeli do Betlejem pasterze!